budżet w tym roku głównie nastawiony jest na inwestycje. Chcemy przeznaczyć około 26 milionów złotych na ten cel. Priorytetem jest wspomniany już wcześniej ten duży projekt wodno-kanalizacyjny. Jego realizacja z kosztorysów powinna pochłonąć około 30 milionów złotych, oczywiście nie w jednym roku, ale to jest priorytet dla nas, no i to jest bardzo duże też obciążenie dla naszego budżetu. W budżecie na bieżący rok ujęto wiele inwestycji, między innymi budowa chodnika przy ulicy Wąskiej w Kłuszczu, przebudowa ulicy Kościelnej i Przelotowej, budowa SUW w miejscowości Kosły. Tutaj powiem, że został złożony wniosek do programu rozwoju obszarów wiejskich do marszałka i czekamy tutaj na dofinansowanie. Tutaj będzie dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Z kosztorysu wynika, że to jest ponad 4 miliony złotych budowa tej stacji uzdatnienia wody. Planujemy również projektować i przebudowywać systematycznie drogi, kontynuować realizację gimnazjum w Jesienicy i planujemy w przyszłym roku, to znaczy w tym roku oddać go do użytku. Będziemy chcieli, ażeby już od września, nie wiem czy nam się uda, ale będziemy chcieli, żeby od września już dzieci uczęszczali do gimnazjum, do nowego gimnazjum w Jesienicy. Planujemy, jak już wspominałem, rozpoczęcie budowy przedszkola w Kostopiskach. To przedszkole będzie się znajdowało przy szkole. W budżecie mamy również zabezpieczone środki na modernizację ogródka jordanowskiego. Mamy zabezpieczone pieniążki na zakup materiałów i wykonanie fundamentów pod budynek Miejskiego Domu Kultury Wniosek. Tutaj w tym budynku ma mieścić się również strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast no, na początku kwoty nie są jakieś oszałamiające i zaczniemy od zakupu materiałów. Będziemy kontynuować budowę i rozwijać istniejące place zabaw, między innymi w Chrzęstny, Wierzynej Łące. Miejscowość Jasienica przeznaczyła swój fundusz sołecki na budowę tak zwanego skateparku. Przy szkole i przy gimnazjum został w tym roku złożony wniosek i planujemy zrealizować budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasienicy. Będzie to identyczne boisko jak przy szkole podstawowej w Stryjkach. Planujemy dalsze usprawnienia w działaniu Urzędu Miejskiego w Kłuszczu. Chcemy otworzyć punkty usługi interesanta na parterze, gdzie mieszkańcy będą mogli uzyskiwać informacje i załatwić większość spraw związanych ze złożeniem dokumentów. Wprowadzimy elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie. Będziemy się starać wprowadzić system zarządzania jakością realizowanych zadań. Tworzymy z osób na tak zwanych pracach interwencyjnych grupę roboczą do utrzymania czystości, porządku i zieleni na terenie gminy. Tutaj jeszcze nie wiem, ile osób dokładnie będzie pracowało na tych pracach interwencyjnych. W tej chwili są to 3 osoby, ale wszystko to zależy od możliwości finansowych Urzędu Pracy, czy będą mieli środki na ten cel. Jeżeli będą, to nie będziemy się bronić przed przyjmowaniem takich osób do pracy, taka, żeby nasza gmina była czysta i piękniała w oczach. Będziemy się starać zatrudnić osobę odpowiedzialną za bezpiecznie przeprowadzanie dzieci przez przejście dla pieszych. No tutaj rodzice ze szkoły podstawowej zgłaszali takie uwagi, że skrzyżowanie przy szkole, ale również skrzyżowanie tutaj przy poczcie no jest bardzo niebezpieczne i jeżeli będzie to możliwe, to będziemy się starać w
prowadzi taką osobę.